Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. Matka, która wszystko rozumie, serce ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie, ona jest z nami w każdy czas. Matka, która wszystko rozumie, serce ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie, ona jest z nami w każdy czas. Bądźże pozdrowiona, posty ożywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Bądźże pozdrowione drzewo żywota, niech kwitnie niewinność, anielska cnota. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Kyrie eleison, Chryste eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko Nadziei, módl się za nami. Matko Nieskalana, módl się za nami. Matko Najczystsza, módl się za nami. Matko Dziewicza, módl się za nami. Matko Nienaruszona, módl się za nami. Matko Najmilsza, módl się za nami. Matko Przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Panno Czcigodna, módl się za nami. Panno Wsławiona, módl się za nami. Panno Można, módl się za nami. Panno Łaskawa, módl się za nami. Panno Wierna, módl się za nami. Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico Mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Dom Jehe złoty, módl się za nami. Arko Przymierza, módl się za nami. Bramo Niebieska, módl się za nami. Gwiazdo Zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzeszny, módl się za nami. Pociecho migrantów, módl się za nami. Pocieszycielko strapiony, módl się za nami. Wspomoże niewierny, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez mazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. Królowo Pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i zastawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Kolejne nasze spotkanie z kardynałem Wyszyńskim zatytułowane Wolność od nienawiści. W okresie więzienia i izolacji kardynał Wyszyński nigdy nie był sam. Strzegący prymasa oficerowie bezpieki nigdy nie pozostawiali go samego. Zawsze był obserwowany, śledzony, podsłuchiwany. Stworzono setki dokumentów, zanotowano szereg rozmów, dokonano reskrypcji zamontowanej aparatury podsłuchowej. Kardynał jednak nie uległ nienawiści do śledzącego. Zachował wolność od nienawiści. Walczył o wewnętrzne pojednanie z ludźmi, którzy wyrządzali mu krzywdę. Szczególnie było to widoczne w święta Bożego Narodzenia. On miał połamać się z nimi opłatkiem. Interesujące jest natomiast uzasadnienie dla pozbywania się nienawiści i niechęci. Według zapisków więziennych prześladowcy są tylko narzędziami i raczej litować się powinniśmy nad nimi, gdyż oni nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, co robią. Zdaniem prymasa zło siedzi nie w nich, ale gdzieś u góry. Ci, z którymi tu żyjemy, są tylko wykonawcami danych właśnie z góry rozkazów. Takie było autentyczne podejście kardynała Wyszyńskiego. Wolność od nienawiści. Gdy był inwigilowany, gdy próbowano odebrać mu godność, do końca ustrzegł się nienawiści. Zachował wolność. Mówił, każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta przeciw bratu jest przegraną, a w innym miejscu chronimy się od pogardy dla kogokolwiek, nawet dla najgorszego człowieka, bo to jest jeszcze człowiek, aż człowiek. W jednym ze swoich sylwestrowych kazań kardynał Wyszyński mówił o wypełnieniu czasu miłością. Zresztą jego powiedzenie, czas to miłość, weszło do kanonu sentencji prymasa. Mówił on także w innym miejscu o wewnętrznej wolności od nienawiści i niechęci. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności.
Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzone nam zło. Oczywiście wolność od nienawiści w obliczu prześladowań nie oznacza akceptacji zła. W momencie aresztowania prymas nie zachowywał się biernie, lecz świadomie wypowiadał sprzeciw. Tym wszystkim zachował jednak poczucie swej wartości i nie uległ nienawiści. Nienawiść była bowiem dla niego większą niewolą niż więzienie. Oznaczała niewolę zła, a zło to zniewolenie serca. W słowniku wielkiego prymasa można jednak znaleźć jeszcze inne znaczenie słowa niewola. To niewola miłości. Aby być prawdziwie wolnym, kardynał Wyszyński oddał się Maryi w niewolę miłości. Może współcześnie brzmi to nieco dziwnie, ale znaczenie tego wyrażenia jest bardzo wyzwalające. Aby być wolnym, nie można poddać się egoizmowi, nienawiści, niechęci, złu. Zło jak kamień potrafi przygnieść miłość i wolność. Zło zagłusza prawdę w sercu człowieka o tym, że został on powołany do miłości, a nie do egoizmu i nienawiści. Dlatego kardynał Wyszyński właśnie w czasie uwięzienia i izolacji oddał się Matce Bożej w niewolę miłości. Chciał pod jej opieką stać się wolnym, wolnym w realizacji woli Bożej, wolnym w miłości do Boga i do ludzi, wolnym od grzechu, który człowiekowi zakłada kajdany. Jako najbardziej wolną i kochającą z ludzi prymas postrzegał właśnie Maryję, Matkę Boga. Oddał się jej w niewolę, by być wolnym. Tak o tym napisał w Stoczku w akcie osobistego oddania. Święta Maryjo, Boga Rodzico, Dziewico, oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją. Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej i okaż swe czyste oblicze w godzinie śmierci mojej. Przykład kardynała Wyszyńskiego pokazuje nam, w jaki sposób możemy realizować wewnętrzną wolność. Komunia z Jezusem, który w obliczu prześladowań był wolny od nienawiści, może każdego z nas uczynić wolnym, bo wolność to zdolność do miłości i życia w prawdzie, a Maryja to Matka Wolności. A zatem do wolności trzeba iść pod opieką Matki. Ona miała strzec wolności narodu polskiego. Aby to się dokonało, prymas napisał jasnogórskie śluby narodu, ale to już temat na jutrzejsze spotkanie. Panie Jezu Chryste, obecny pośród nas, prosząc Cię o Twoje błogosławieństwo, prosimy, abyśmy byli ludźmi wolnymi, wolnymi od zła, nienawiści i zła, wolnymi, a więc oddanymi całkowicie Tobie, który jesteś miłością. Panie Jezu, błogosław nam. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Od nagłej i niespodzianej śmierci,
zachowaj nas, Panie. My, grzeszni, Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się. Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z Dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu, jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Spraw, abyśmy z tego boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Cześć Maryi, cześć i chwała Pannie świętej, cześć. Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała, pod jej spiesz się nieść. Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała, pod jej spiesz się nieść.